Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chcemy dzisiaj kolegom zaprezentować kilka gołębi z hodowli kolegi Sebastiana Stolnińskiego. Gołębie te kolega przygotował tutaj do nas na aukcję. Jest ich niedużo, aż tak kilkanaście sztuk. Z jakich gołębi one się wywodzą, co takiego, na co w nich zwrócić uwagę, to powie nam kolega Sebastian. Tylko jeszcze powiedzmy, że też gołębie kolega będzie miał w Kielcach na wystawie, tak? Mam stoisko w hali D, jeszcze dokładnie nie mam określone miejsca, ale będzie można tam też te gołębie zobaczyć samemu, tak. Jakieś, i jeżeli ktoś by na przykład sobie takie gołębie wylicytował, to też będzie można tam odebrać. Także przystępujemy do prezentacji gołębi, które kolega Sebastian tutaj przygotował do sprzedaży. Proszę bardzo. Znaczy, ogólnie to są gołębie po moich gołębiach rozpolowych, ponieważ po lotnikach w ogóle w tym roku nie hodowałem gołębi. No, praktycznie to są pół bracia, pół siostry moich najlepszych lotników, których do tej pory udało mi się wyhodować. To jest ten Super 56, tak? No, z linii Super 56, z linii Andrea, tu jest bezpośrednio po tym samym ojcu, co między innymi... To pokażmy może jakieś kilka gołębi. Tutaj mamy same gołębie, widzimy niebieskie i chyba 2 czy 3 nakrapiane. I czerwonych, połowych, żadnych czarnych nie masz. Nie. Mam jednego czerwonego w rozpłodzie od kolegi Andrzeja Prankę, ale akurat tu z tego nic nie ma. Tutaj mamy jakiego gołębia, Sebastian, powiedz? To jest rąk o numerze 2841. Ja na chwilę tutaj będę posługiwał. To jest 2016 roku, gołąb tak, młody. Moim kalendarzem, w którym zapisuję wszystkie obrączki i wiem wtedy, po czym to jest, zanim rodowód sporządzę. 2841 to jest po samicy, którą udało mi się... Pokażmy go tak bokiem, bo ty tak go trzymasz, że nic nie pokazujemy. Pokazujemy tylko ciebie. Bliżej tak go tutaj do mnie, do kamery. Tam, żeby nie pokazywał. Matka tego gołębia to jest samiczka. To będzie samiczka chyba, co? Też? Czy raczej samczek. Raczej samczek. Wywodząca się z gołębia, który pokażmy, był 13 asem. Trzymał, będziesz przy sobie, to nic nie będziemy widzieć z tego gołębia. Weź tak pokaż nam, zaprezentuj. O, widzimy skrzydełko. Matka tego gołębia jest bezpośrednio po gołębiu, który był 13 asem na wspólnym gromniku w Rogowie. Jednocześnie później się okazało, że jego pełna siostra tego asa wygrała w zeszłym roku właśnie finał na wspólnym gromniku w Miejskiej Górce. I to jest taki z kolei ojciec tego gołębia to jest imbret na samicę Super 56. Powiedzmy tylko ta Super 56, to się wywodzi z gołębi. To jest z mojego takiego starego rozpłodowca, tu jest też z tej linii. Praktycznie ja mam praktycznie wszystkie gołębie niebiesko nakrapiane, jasne i niebieskie. Wszystkie się praktycznie gołębie z takiego gołębia od Jana Mikołajczuka w większości wywodzą. Czy to były też tam bindacza? Tak, to były gołębie wywodzące się od Hańca Bindacza, z tych gołębi, które on jakby zlikwidował, i to były Janseny z linii 05 od Kessuiker Bujka. Znawcy tych gołębi i tej hodowli od Kessuiker Bujka to na pewno znają te gołębie. Dobrze, czyli tu mamy pierwszego gołębia, którego kolega tutaj to jest imprez na tą samicę Super 56 ojciec, nie? Tutaj mamy jeszcze jakiegoś innego, nam kolega pokaże. Mówię, tych gołębi jest razem kilkanaście, wprawdzie my tutaj przygotowaliśmy do prezentacji parę sztuk, mniej oczywiście. W większości to są właśnie gołębie... Teraz jakiego masz? Teraz jest gołąb 4657. Tutaj zobaczmy. To jest gołąb z kolei po... Pokażmy go, Sebastian, ale... Po gołębiach to jest z kolei córka Super 56. Pokażmy go bokiem, tak może do kamery, Seba. Bokiem do kamery, o tak. Skrzydło pokażmy jego też. O. Charakterystyczne, wąskie te ostatnie lotki. To są młode, z jakiego mniej więcej lęgu? To był czwarty, to był taki ląg, który... jakby nie nadawał się na loty, ale taki z lipca, nie? Mhm. Dobrze. I to jest ojciec tej samiczki, to jest... Bo to samiczka będzie prawdopodobnie. Samiczka, bo niektórzy już teraz już mniej więcej widać, jakie to są, jaką płeć te gołębie mają, to jest na pewno samiczka. Czyli ojciec tego gołębia jest po oryginalnym gołębiu od Hańca Bindacza. Tam są też gołębie z Gaby van den Appele. Dojrze się od Wolfganga Rippera, z takiego gołębia, który wygrał lot narodowy. Nawet mogę pokazać, że siostra tego gołębia w zeszłym roku była trzecia z półfinału na... Tego, którego teraz trzymasz, tak? Czy tego ojca? Ojca tego gołębia. Położyłem właśnie tego ojca sobie do rozpłodu jednego. Zajęła trzecie miejsce z lotu półfinałowego z Oławy na wspólnym gołębniku Giebold.
A matka tego gołębia to jest, co ciekawe, córka bezpośrednio tego mojego gołębia, który ma w tej chwili 16 lat. Ja go mam nazywany Mikołaj, zresztą na stronie internetowej można zobaczyć jego sylwetkę. Taka z 14 roku, o numerze 146 razy, gołąb po Zbyszka Oleksiaka. Tam w rodowodzie będzie można sobie wszystko zobaczyć. Nie? Czyli tu mamy to samiczkę taką samiczkę, tak. Nakrapianą. Mhm. Dobrze. No to widać, że to gołębie są, jaki jakby, których nie zdążyłem teraz, jaki numer ma teraz przełożyć. 2831. Tak, można zobaczyć, że gołąb już jest samczyk. Gołąb już całkowicie jest wypierzony. Mhm. Mogę tylko taką ciekawostkę powiedzieć, bo dwa loty tutaj wkładałem na młode kabiny. To jego pełen brat był, zajął pierwsze miejsce tutaj w oddziale naszym z pierwszego lotu konkursowego i to jest matka tego gołębia, to jest 466, 2831, ile pamiętam. To jest oryginalna samica od Hańca Bindacza. Bindacza, momencik. To są te gołębie o numerach początkowych 4972. Chociaż niekoniecznie. No ale my akurat mamy takiego też tam ze wspólnego gołębnika z UZ-ą. Nie, przepraszam, nie z UZ-ą, z... Kolega Waldek Wojciuk ma takie gołębie zlikwidowane. Tak, samica jest 466 z 11 roku, ona jest u mnie w rozpłodzie od praktycznie. To jest też jakiś z tych gołębi tego Super 56 linii czy innych? Nie, to jest, tu będzie... Pokażmy ją tak bokiem, Sebastian, bo... O, to jest samczyk. Z jego, przepraszam. Tak, dobrze. A ojciec to będzie syn mojego Dirka, który wywodził się z tego mojego... Tego Dirka już nie masz? No nie mam. Nie masz już Dirki, został chyba przekazany komuś, tak? Jak to było z nim? Przypomnijmy. Może to tam taka historia, że po prostu dwa gołębie mi ukradziono z gołębnika. Aha. Się okazało, że tego Dirka mi lotnika... Ukradli po prostu. O, dobrze. To czyli mamy tego załatwione niejako i... No, ale syn taki... jest i jak się okazuje też, dobrym rozpodowcem, bo mówię, jego pełny brat tego gołębia wygrał pierwszy lot tutaj na młode. Dobrze. Oddziale. Tu pokażmy jeszcze jakiegoś innego gołębia. Tutaj karty ocen, to co są za gołębie, co przygotowałeś tutaj? Bo... 28. A to jest właśnie z tych gołębi, które tutaj się wywodzą, które brały udział tutaj na wystawach ogólnopolskich. Czyli te gołębie, które masz tam w rodowodach, to też po prostu teraz był na wystawie? Tak. 28-23 gołąb, to samiczka będzie, samczyk? Co to jest za płeć? To właśnie nie wiadomo tak do końca. Czyli nie wiemy do końca. 28-23. Czyli to będzie po tym samym ojcu, co ta moja Andrea, ta ciemna, nakrapiana. Andrea to jest samczyk. Co to jest za gołąb, Andrea? To taka moja ciemna, barwo ciemno nakrapiana samica. Lotnik, która była między innymi pierwsza w okręgu w kategorii H w 2000 na wystawie, tu mam akurat jej kartę z wystawy, miała koeficjent 32,58. I z tego roku oczywiście. Nie z tego roku. Z jakiego roku? To był rok, za chwilę tutaj nie ma daty. Na pewno w 15 roku była wystawiana, bo wyniki ma w 2014, czyli w 15 roku była na wystawie w styczniu ogólnopolskiej. Ta ciemno nakrapiana. A w zeszłym roku miała z kolei drugą nagrodę na wystawie okręgowej w kategorii C i tu miała koeficjent 35,44. Matka tego gołębia? Nie, to jest jakby półsiostra. Po tym samym ojcu, ten gołąb to jest po tym samym ojcu, co ta Andrea. Nie? To jest gołąb od Andreasa Formeli z Hamburga. Kiedyś tutaj mi przywiózł gołębie. Co prawda nie znam dokładnie rodowodu tego gołębia, ale prawdopodobnie z tego, co mi mówił, to jest z gołębi rasy de Klak, nie? Ale fajny w rozpłodzie, bo już wydał też kilka bardzo dobrych lotników. Dobrze, pokażemy teraz następnego gołębia. Jaki numer ma gołąb? 46,53. To samczyk, samiczka? Co tam, jakbyś ty tam płeć określił? No właśnie, nie? Co to jest? To są gołębie, 36, których jeszcze do końca akurat nie wiemy. No właśnie, ja te wczesne młode przekładałem ostatnio. Jaki to i się okazało, że w samicach było 4 czy 5 samców, ale to w kilku dniach wyłapałem. 46,53, tu jest też z kolei półbrat, można powiedzieć. Pokażmy go bokiem tak. Albo półsiostra.
Tak mi się wydaje, że to będzie samiczka. Bo jest też podobna do matki. Skrzydło, pokażmy też jeszcze tego gołębia. Bardzo wąziutkie te ostatnie. Widzimy. Dobrze. Ojcem tego gołębia jest gołąb o numerze 472 od Heinza Bindacza. Jest on również ojcem dla najlepszego lotnika okręgu w kategorii G, który również reprezentował okręg na wystawie ogólnopolskiej. O nie mam tej karty. No, nie ma, akurat nie ma. To nic, ale opowiedz nam. Kategorii G, którego nazwałem fenomen, ale w kategorii G też miał około 35 koeficjent. I to jest ten 472, to wywodzi się, to jest można powiedzieć imbret na gołębia Olimpiadę 003 od Leo Hermansa, nie? A samiczka to jest oryginalna samica od Pawła Orłowskiego. Myślę, że go nie trzeba przedstawiać za bardzo. To jest bardzo dobry hodowca tutaj z naszego regionu. I ona z kolei wywodzi się z gołębi Fineke, nie? Od Flora Verforta. Wiem również, że rodzeństwo tej samicy również tam bardzo dobre wyniki uzyskuje w lotach. Dobrze, czyli tu mamy kilka gołębi już pokazanych. Jeszcze jakiegoś pokażemy? Kolejnego nakrapianego. To tutaj jest brat akurat, co o tym gołębiu już wcześniej mówiłem, co tam to samczyk, o tym bracie. Tak, to jest jaki ma numer ten? 4658, to będzie samczyk. Tamta była taka niebiesko nakrapiana samiczka. To będzie samczyk. To jest samczyk. Praktycznie takie same pochodzenie jak tamtego. Tak. Także tutaj powiedzmy, nie będę może już wyciągał, bo mogę już... Dobrze, nie, ale to nie pokażmy, powiedzmy tak, bo te wszystkie gołębie mają numery początkowe 0299, taki jaki oddział jest tutaj Czersk, także ten oddział właśnie... Co mamy różne właśnie tu serię obrączek, co prawda 27 i 28 i 46, bo trzeba było dobierać. Mogło nie być. Tu pierwsze mam 27 na przykład, bodajże od 27 do 28 miałem, a te drugie już tam 46. Są po prostu dobierane, zbierane. Tak. Zazwyczaj człowiek ma miękkie serce i nawet swoje odstępuje, a później mi brakuje. U Tomka Rumińskiego byliśmy, no miał całkiem inny oddział. No, ale tak nie, no ja tu mam nasz oddział tylko po prostu. Dobrze. Też ładny samczyk. Czyli mam tutaj samczyka, czyli takie rodzeństwo będzie na sprzedaż. Czyli to powiedzmy gołębie mamy omówione. Czy jeszcze jakiegoś pokażemy? Nie, bo mamy też wszystko. Nie, to samo, czyli na razie... Tak jak mówię, większość gołębi tu jest od Heinza Bindacza, no połowę praktycznie gołębiów, po oryginalnych gołębiach od Heinza Bindacza, które mam obecnie w rozpłodzie. Tam na stronie internetowej możemy sobie zobaczyć te gołębie w rozpłodzie. Plus, jak zauważyli pewnie hodowcy, którzy odwiedzają moje strony, mam dużo rodzeństwa tych moich lotników, które najlepsze tutaj wyniki, czy Miss Luneburg, która w kategorii C miała 9 koeficjent, czy tej samicy Super 56, która miała, przypomnę, może w B3,12, a w maratonie po 2 latach jakby przerwy zrobiła znów jednocyfrowy koeficjent, mają w 2013 4,37. Nie? Czyli po tych gołębiach właśnie możemy te gołębie tutaj sobie nabyć. Także zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji, wejścia na stronę, zobaczenie też gołębi rozpłodowych, lotników, tamto co kolega na stronie internetowej ma przygotowane. Ja się cieszę, bo dużo ludzi, właśnie dużo hodowców nabywa jakby powtórnie u mnie gołębie, bo w sumie nie mogę zaoferować zbyt dużo, bo większość praktycznie z pierwszego lęgu czy tam z drugiego nie można u mnie kupić gołębi, a zawsze około 30 gołębi przeznaczam powiedzmy na jesień, na sprzedaż, które można kupić. Sobie można tutaj zobaczyć. Tak? Cieszę się, bo dużo jest właśnie sygnału, że te gołębie się sprawdzają i właśnie to mnie cieszy. Najbardziej mi tego wszystkiego. Kolega nam kiedyś też powie, może hodowca, którzy właśnie je nabywają, jak będą, jak wyrażą zgodę. Także będziemy. Na razie zachęcamy do zakupu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.